Proszę bardzo, serdecznie pozdrawiam hrabia z spodnosalowego dworu, niczym Hugh Hefner w szlafroku. I tylko o tej porze roku. Tylko o tej porze roku. Lans na stoku jak co roku. Wszyscy się lansują w jakichś nowych, różnych marek rzeczach, a ja, proszę bardzo, jak przystało na bezdomnego milionera, nawet skarpetek nie założyłem. Dobry wieczór. Jak tu cudnie. Cóż za entuzjazm. Buf. Jeszcze tego brakowało, żebym się rozchorował. No nic. Jak już mówiłem, serdecznie pozdrawia. Tym razem po prostu hrabia. Z podnosalowego. Koleżanko i kolego. A żeby było mało, to dzisiaj będzie skandal. Będzie skandal w hotelu Reyes? Jakoś tak. Jeszcze tam nie byłem. Znaczy nie byłem w tym hotelu. Skandal już był grany. Jadę tak na krupówki. Autentycznie. O, też kolega wyjeżdża. I lecimy na krupówy. Założyłem się, przegram zakład. No dawaj, wyjeżdżaj. Dobra, czekaj. Słyszeliście ten ryk? Niczym lew. Buty wyciep. Nagrywa się. Dobrze się odstrzyga. Jaką sytuacja? Odcinaj. Sytuacja jak widać. Podrunkowo. Jak zawsze. Że kto wygra mecz? Wiadoma sprawina. Brrr. Ale zima. Fiu, fiu, fiu. Kurwa. Mógłbyś się przeklinać, bardzo się proszę. Dziękuję, wybaczam. Nosalowy dwór. Nie jeden siur pójdzie tu w wór. Nie no, świruję. Co robimy? Bo przegram zakład, tak? Idziemy do grupówki. Tak. Ewentualnie podskocznie można się przyjechać, tutaj się trochę pokręcić, bo jest ładnie. Gdzie podskocznie? Tam koło nas jest skocznie jeszcze. No pewnie. Tutaj jest taki mały zjazd narciarski. I szkółka. Widzicie, jaka piękna zima? Żyć, nie umierać. Nic dodać, nic ująć. Ty patrz na ulicę, co? A nie piszesz z tymi tymi, już nie powiem z kim. No. Dobra, niech on sobie tam pisze. Ja serdecznie pozdrawiam. Życzę wszystkim miłej zabawy. Bo jak się bawi się, to tylko dobrze. A jak ma być dobrze, to też musi być miło. Żeby nie było. O! Oh yeah, baby! Ale mam włosy, kręcioły mam. Gaszę światło i uciekam stąd. Chcesz taki kawałek Uciekaj skoro świt? Nie chcę, zaśpiewaj. Bo potem będzie wstyd. A, to już ci co na Batmana, co? Ci co na Batmana wyjeżdżają, ty. Tak, to jest pan Nierodowicz chyba, słuchaj. I łamie. Łamie matki pesty kowalski, kurwa. Ty za co się dzieje, ty wariacie? Nie, zima jest. Ale biało. Wiesz, jaka mam ochotę w tym szlafroku się rzucić w zaspę, mordo. Nagrasz to? Zatrzymaj się na awaryjnych. Na awaryjnych, to? Kurwa, a nie, proszę, bo to jest barierka, wyjebił. W barierkę, jaki przypał by był. Nie widziałem jej. Morda, jaki bunkier, ty, nie widziałem tej barierki, ale by był przypał. Ja bym sobie łeb rozjebał jeszcze. Przepraszam, bym sobie rozwalił głowę. Zakopane. Całe białe, zasypane. Jadę przez nie z pełnym bananem, uśmiecham się do wszystkich. Takim jestem panem swojego losu, oczywiście. Co złego, to nie my. Uciekamy do domu. Nie mówiąc nic nikomu. Nie, idę na te krypówki, zaraz to nagram. Przegram dwie paki. Dwie paki drogą nie chodzą. No, ale to jest
Jest baśniowo. Tu jest baśniowo, wyjątkowo pięknie. Jest bardzo romantycznie. Tylko na Słowacji nie będzie takiego kota. Na Słowacji nie będzie takiego kota, bo tam w prawo mieli się jechać. Dookoła, objadę to. Dobrze, czyli co, podziwiamy. Tu jest stajenka. O! Ale poszedł bokiem, ach! Idzie, kurwa! Krzysiu Hołowczyc mu się załączył. Na skręcony koła hamował! Jaki melepeta! Pięknie! Ale co zrobiłeś? Niczym naprawdę, tak? Krzysztof? Tak, ale wyszedł z tego. Nie, no wyszedłeś bez... Cało. Weź wycieraczkę może dla naszych fanów. Dla naszych fanów. Klimę włączyłeś. Jak klimę włączyłem, wariacie, ja tam niczego nie dotknąłem. Dla fanek bardziej. Znowu zostałem zamieszany w aferę. Ciągle afery. Całe życie, wariacie. Około Big Brothery, kurwa, afery na 2-4. Jak to się mówi? Biednemu wiatr w oczy i wąs rośnie. Jak to mówi moja fryzjerka. Wąs rośnie. Ty słuchaj, widziałeś taką zimę? Jeszcze nie widziałem. Ja też nie, autentycznie. Jak byłem dzieckiem, gdzieś tam widywałem. W Krościenku nad Znajcem, w Szawnicy, w Stromowce Niżne, Stromowce Wyżne, Stromowce Wilgotne. Wilgotne, no? Stromowce Wilgotne najbardziej mnie zainteresowały. Przez całe moje życie. Tak się zostało po nich. Ziem, białe Stromowce. Nie no, bajka jest. Pięknie jest. Mógł tutaj normalnie zostać do końca. W tej zimie oczywiście. Bo w lato jak lato. Latem wolę Sopot. A w ogóle najpiękniej to jest wini w Cannes, w Anti, w S i Monaco w lato. Zakopane. Żeby nie było. No, Zakopane tylko zimy jest ładnie. Właśnie. No, jest tam się nagrywa 7 minut i 7 sekund, ktoś o mnie myśli. I tutaj w prawusa dokładnie. Nigdy tak nie hamuj na skręconych kołach, przyjacielu. Bo wiem, że wypierdolisz moją stroną, to jest bardziej niż pewne. Przecież nie moją. Wiem, bo sam jestem kierowcą. Człowieku, to jest dopiero chałtura. Co, ta siłownia, co? Tak, kurwa. Przejście pieczone. Cholera, nagrywam cały czas, przyklinasz. Non stop rzucasz tym mięsem na prawo i lewo. Nie wstydź ci? Zachowujesz się jak menel podmonopolowy. No, gdzie jest klasa, ja się pytam. W treningu w Adidasach odpalają Adidasy. No tak, ja wiem. Wszystko jasne. Nie rozpędza na tych letnich oponach. Góralska chatka. Ogarniasz, gdzie idziemy? Nie, no tak, do Krakowa jedzie. Tabliczkę widziałem. Na Żeromskiego jedziemy. No właśnie. Nieźle, co? Dawaj, mykniesz go. A jak? Myk. Elegancko. Taki poszedł. Proszę bardzo. I teraz sobie skręcisz, mój przyjacielu, w prawo. Tak jak jest hotel, tak, tutaj w prawo. Tutaj w prawo? Tak, dokładnie. Ale czyje prawo? Tu, w prawo, nasze prawo. A nie, moje prawo, dworzec, czy twoje prawo? Ty dworzec, tu jest dworzec. W lewo, wariacie, pomyliło mi się, nie z tej strony. Że nie z tej strony było, że jeździł, że od tu właśnie, tak. W lewusa i w prawusa, hotel Grand. Ale ładnie, ale ładnie, Zakopane PKP. Najpiękniejszy dworzec, jaki widziałem w życiu. Tam jest. Właśnie tam jedziemy, no. Uważaj na panią tylko. Wariacie, co ja mam z tą panią wspólnego? 2019, proszę bardzo. Nie no, to jest bajka, normalnie bajka. No proszę spojrzeć, panowie i panie, czy nie jest to piękne? Takie Zakopane. O, Grand z Samary, to jest właśnie, tu się bawiliśmy ostatnio. No, bailando, amigos. Co za piękna pszczoła, no.
dla mnie coś pięknego. Najpiękniejsze miejsce na świecie, w zimę. Nawet Urząd Miasta wygląda ładnie. Tak, nawet Urząd Miasta. Sceny jeszcze nie rozmontowali, ty zobacz. Zjeżdżą na warta, stary. Musieli rozmontowywać pasiera. Coś pięknego. Dobra, serdecznie pozdrawiam z kolegą. I dzisiaj spotkaliśmy znowu kolegów sympatycznych z klubu Knockout. Chłopaków różnych, fajnych bardzo, naprawdę. Pozdrawiamy. Na Krupówki. Na Krupówki się śmiałeś? No nie, tak, na Golasa miałem latać. Na Golasa miałeś latać. Dobra, jedziemy. Powiedziałem i dotrzymam słowa. Nie mam wyjścia. Wyjedź może pod ten skandal, co? Tak. No. Zobaczymy, co tam już. Jesteśmy blisko, więc... Tak, będzie skandal. Zaraz będzie skandal. Poczekaj, będę kierował lukrem. Czekaj. Kieruj. Czekaj chwilę. Czekaj. Zobaczcie, czy nic nie jedzie. No. Czekaj. Z tej strony nic. Z tej też nic. Proszę bardzo, Krupówki. Ja w szlafroku obiecałem, że tak będzie i jest. Hrabia z Dubaju pozdrawia. Mordo, możesz jechać, dawaj. No. Wygrałem dwie paki. Twój dzielnicowy. Kurczę, jak się to inaczej z nim pogadam. No, już dawno miałem go opierdolić, że... Jeździmy z prawa jazdy. Ty, ale ostatnio jak był moment, mówił, kurwa, kiedy, pyta się, kiedy je w końcu zrobię. Orient. WPI. Piaseczną, przed nami. Restauracja Halka. Skandale. No po skandal od razu jedziemy. Ale dzisiaj sztaban jest. Aha. Zamknięty, bo myśmy właśnie tam podjechali. Czekaj, dobra, weź podjeźdź pod fotel. Ale jest zamknięty. O! Ty patrz, wow. Ale byś zajebał, poszedł. Ale byś, ale urwał, ty. Ale dzwon by był, co? Zatrzymaj się. Dobra, idę zapytam się tylko, czy... Dobra. Szymowna jest, do której? Dobry wieczór. Kochaniutka, muszę ci usikać. Mogę? Nie? No ja mam spodenki normalnie na sobie. Żeby... Dobra. No, dawaj, śmiało. Uff.